Dobry wieczór Państwu. Czas na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy najchłodniej na wschodnich krańcach Polski. Temperatura spadnie do minus 6 stopni na Lubelszczyźnie. W centrum od minus 2 do minus 1 stopnia na Mazowszu. Najwyższe wartości 0 zanotujemy na Pomorzu. Na południu i w części północno-wschodniej spodziewamy się opadów śniegu. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. W Moskwie utrzymują się niskie wartości, minus 4 stopnie i tam intensywne opady śniegu. Wzrośnie temperatura na Bałkanach do 15 stopni w Atenach, ale tam zrobi się burzowo. Półwysep Iberyjski cały czas z pogodną aurą do 17-16 stopni w Lizbonie. Wyspy Brytyjskie również z dużą ilością słońca i tam zanotujemy maksymalnie do 12 stopni w Londynie. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla Polski. W naszym kraju termometry pokażą nieco wyższe wartości na południowym zachodzie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Minusowe wartości utrzymywać się będą na Lubelszczyźnie i na Podlasiu minus 1 stopień. Duża ilość słońca na Warmii i Mazurach, tu zanotujemy do około zera. Niskie wartości na barometrach, 1000 hektopaskali, biometr niesprzyjający lub obojętny. Sprawdźmy kolejne dni. W czwartek do 5 stopni na Śląsku, przelotne opady deszczu na zachodzie, w centrum i na wschodnich krańcach opady deszczu ze śniegiem. W piątek spodziewamy się ocieplenia do 7 stopni na zachodzie. Nigdzie nie spodziewamy się tego dnia wartości poniżej zera. W sobotę ciśnienie wzrośnie, 1021 hektopaskali, biometr będzie obojętny lub korzystny. 5 stopni maksymalnie tego dnia zanotujemy na Pomorzu. Dziękuję za uwagę, miłego dnia.